Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam coś innego. Jak wiecie, byłam w zeszłym weekend na zakupach i kupowałam ozdoby świąteczne, dekoracje wielkanocne, więc stwierdziłam, że nagram dla Was osobny film, pokażę co kupiłam. Przygotowałam również dla Was rozdanie, więc pokażę Wam, jakie produkty są przeznaczone na rozdanie, które odbędzie się właśnie w tym filmie oraz w tym samym czasie na moim Instagramie, więc po obejrzeniu tego filmu zapraszam Was serdecznie. Mój nick to magunia88. Dodatkowo też zamówiłam boksy świąteczne, niespodzianki ze sklepu Glam Pauli. Myślę, że to też będzie ciekawe, żeby zobaczyć, co w takich boksach się znalazło. Tam była informacja, że są to rzeczy właśnie o tematyce świątecznej, dekoracje i gadżety. Jest to pudełko niespodzianka, czyli kupując za 30 zł nie wiemy, co tam się znajduje w środku. Ja kupiłam dwa takie boksy i jestem ciekawa, czy znajdę tam coś fajnego. Mam nadzieję, że znajdę też coś, co będę mogła dorzucić do rozdania. Dlatego też rzeczy do rozdania Wam pokażę na samym końcu. Ale zacznę może od moich zakupów. Powiem Wam tak, w Pepco było wielkie, wielkie rozczarowanie i w Pepco nie kupiłam nic. A to dlatego, że miałam wrażenie, że te produkty się powtarzają od kilku lat. Byłam natomiast bardzo zaskoczona kolekcją w Rossmanie, która była naprawdę przegenialna i obłowiłam się rozmanie niesamowicie. Kupiłam dekoracje do obu pokoi i zaraz Wam pokażę, co takiego fajnego znalazłam. Pierwszą rzeczą było coś, co już Wam pokazywałam na Instagramie, jak tylko widziałam gazetkę. Jest to taki królik i on jest drewniany. Początkowo myślałam, słuchajcie, że to będzie do mojego pokoju, ale w sumie on jest taki bardzo jasny, prawie biały, jak widzicie. I on też będzie do mojego mini solniku pasował. I tutaj nie ma ceny i wiecie co, ja nie mam teraz paragonu przy sobie. Ja Wam najwyżej będę tutaj w montażu pisała cenę, jeżeli znajdę paragon, a nie obiecuję. I widzicie, on ma taką śliczną dekorację, tutaj w środku takie fajne wiosenne kwiatki. Myślę, że jest bardzo fajna i naprawdę bardzo taka klimatyczna ozdoba. I ogólnie mam bardzo dużo drewnianych ozdób w tym roku. Zazwyczaj takich nie kupowałam, ale teraz właśnie się do nich przekonałam. I mam tutaj od razu w ręku drugą drewnianą ozdobę z Rossmana. To jest chyba metka, to zaraz Wam powiem. Sowa, aha, to jest tylko metka, że jest to sowa. I taka oto różowa sówka. Były również żółte i ja żółtą kupiłam na rozdanie, a natomiast dla siebie kupiłam właśnie taką różową i myślałam, żeby tutaj ozdobić na przykład parapet u siebie w pokoju, czy też szafkę. Zobaczymy po prostu, gdzie znajdę dla niej miejsce. Ale strasznie mi się spodobała i ja wiem, że ludzie mają swoje ulubione motywy, a moim ulubionym jest po prostu te sówki. Kiedyś mam je na właśnie case na telefonie. Bardzo je lubię i uważam, że są bardzo fajne i takie bardzo wiosenne. Więc takie dwie rzeczy i jeszcze mam trochę rzeczy z Rossmana. Teraz pokażę Wam dwie rzeczy naraz, a mianowicie zobaczcie, takie króliki, które świecą się ogony. I to, że im się świecą ogony, odkryłam dosłownie przed chwilą, jak wziąłam je w rękę. I zobaczcie, to jest taki króliczek. Może ja wyłączę te świecenie ogona, żebyście mogli zobaczyć. To jest właśnie kolor różowy i on jest taki brokatowy, bardzo ładnie się mieni. Strasznie mi się spodobało. Właśnie jak zobaczyłam je w sklepie i mówię, muszę mieć oba kolory i to będzie do mojego pokoju. Natomiast tutaj mamy taki biały króliczek i on świeci, słuchajcie, na właśnie niebiesko. I tutaj też wyłączę to świecenie, poczekajcie. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić sprawnie. O! I zobaczcie, on jest niebieski i właśnie się mieni tak na niebiesko, zielono, lekko złoto. Jest po prostu prześliczne. Bardzo, bardzo mi się te ozdoby podoba. No zobaczcie, jakie słodkie małe króliczki. Zapomniałam dodać, że tamte króliki również były drewniane, o dziwo. Tylko miały właśnie te świecące elementy przyklejone. I mamy ostatnią drewnianą ozdobę, bo były dwa właśnie wzory tego czegoś, tego wianka, jeżeli można tak nazwać, tej ozdoby wiszącej. I były z jajeczkami, a ja sobie wybrałam z kwiatkami. Zobaczcie, tak to wygląda. Jeszcze na środku mamy koraliki z piórkiem. I z tyłu również właśnie ma takiego rodzaju ozdobę. Najchętniej to bym sobie powiesiła, szczerze mówiąc, w oknie. Ale nie mam o co zawiesić, więc niestety u mnie to akurat odpada. Ale może sobie powieszę, nie wiem, na szafie albo gdzieś tutaj właśnie na szafeczce. Zobaczę, gdzie znajdę miejsce. Ale myślę, że jest to naprawdę bardzo fajna, świąteczna ozdoba. Taka wiosenna w sumie.
i to może zostać jeszcze trochę po świętach, chociaż ma kształt jajka w sumie. Ale bardzo, bardzo mi się spodobała i naprawdę przekonałam się do drewnianych ozdób. Rozmaiennie były również przepiękne kubki świąteczne, no i nie mogłam przejść obojętnie i kupiłam dwa. Pierwszy z nich jest dla mnie, bo jak widzicie jest w kolorystyczce różowej i zobaczcie, jaka genialna kurka. I to jest taki bardzo duży kubek, jak widzicie, większej pojemności. I z drugiej strony mamy taką samą właśnie na druk, więc już nie będę kombinować. I trochę się obawiam, czy te kubki nie będą ciężkie, ale powiem, że nie. Że są takie podobnej wagi, jak zazwyczaj mamy kubki. I nawet jak będą nalane, to nie powinny być jakieś bardzo, bardzo ciężkie. I myślę, że taki kubeczek świąteczny jest naprawdę fajny. Oraz kupiłam taki większy kubek dla mojej mamy i już Wam pokazuję. Jest również drugi kubek i ten kubek jest akurat dla mojej mamy, jako prezent świąteczny. Dostała go trochę szybciej i on jest taki zielonkowo-szarawy i ma prześwietnego królika. Zobaczcie, jaka fajna właśnie tutaj dekoracja, jaki fajny nadruk. I one są naprawdę bardzo fajne, bardzo lekkie i myślę, że sprawdzą się w tym okresie świątecznym, żeby po prostu wypić ciepłą herbatkę. Na koniec mam coś z imitacją trawki i zobaczcie, jest to taki oto króliczek i naprawdę on jest w dotyku taki jak trawa, ciężko to nawet nazwać. Jest prześliczny. To jest właśnie do pokoju akurat mojej mamy. Bardzo mi się spodobał i mamy nadzieję, że do tego guzik się nie będzie dobierał i nie będzie chciał tego gryźć, bo jak wiecie, on uwielbia trawę. Ale jest to naprawdę prześliczna dekoracja i bardzo, bardzo mi przypadła do gustu. I też właśnie moja mama widziała na jednym z filmów właśnie z przeglądem rzeczy z Rossmana. Jej się spodobały te rzeczy właśnie ala właśnie trawkowe, więc poprosiłam je, żebym jedną rzecz kupiła i oto przyniosłam. Ja za te dekoracje zapłaciłam dość dużo, ale to dlatego, że kupowałam rzeczy nie tylko dla siebie, ale również dla Was na rozdanie. Ale teraz myślę, że zobaczymy, co znajduje się w paczkach od Glam Pauli i wtedy przejdziemy po prostu do rozdania, bo tak jak mówiłam, może coś znajdzie się tam również dla Was, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, co właśnie się znajduje w tych boksach. Mam ze sobą już pierwszy boks i zobaczcie, tak to wygląda. Ja już go przed nagraniem rozcięłam, żeby po prostu móc go otworzyć, ale on i tak jest opakowany w folię. Zaraz Wam pokażę. O, zobaczcie, tutaj są rzeczy opakowane w folię. Mam nadzieję, że to widać. I ja tutaj mam o dziwo dzisiaj pomocnika. Właśnie w nagrywaniu pomaga mi mama, więc ja teraz przekażę to pudełko i moja mama będzie wyciągać po kolei rzeczy, a ja będę Wam je pokazywać, bo myślę, że to będzie dużo sprawniejsze. Ja już widzę, że w pudełku jest naprawdę kilka fajnych rzeczy, ale zaczniemy najpierw od czegoś, co praktycznie wypadło pod odkręceniem tej folii i to są naklejki. I to są, słuchajcie, naklejki 3D i one są bardzo fajne, bardzo świąteczne. I ja z nich nie będę korzystać, bo są bardzo dziecięce, zobaczcie. Ale już wiem, komu je podaruję, bo tak, mam jedną osobę, która na pewno z takich naklejek się ucieszy, więc to pójdzie akurat na prezent dla kogoś z rodziny. Następna rzecz to jest rzecz, z której się bardzo ucieszyłam. Zobaczcie, to są takie fajne jajeczka z ala takim siankiem i one są plastikowe i ja mam fajny taki koszyczek, ala koszyczek właśnie wielkanocny, które mam takie duże pisanki i myślę, że właśnie dorzucenie takich małych będzie super dekoracją, więc niesamowicie się cieszę, bo akurat tą rzecz wykorzystam. Następna rzecz jest prześliczna, zobaczcie, jaka fajna owca. Jest po prostu przegenialna i ona jest mięciusia, też jest z drewna i chyba z waty, więc jest po prostu prześliczna. To na pewno też pójdzie do mojego pokoju, do naklejek dekoracji, bo jest po prostu przegenialna i z tej rzeczy jestem zadowolona. Jak na razie boks wypada naprawdę dobrze. Następna rzecz jest to taka torebka. To jest akurat rzecz już, z której jestem mniej zadowolona, ale wiem, na co ją przeznaczę, ponieważ kupiłam prezent dla mojej siostry i tutaj spakuję prezent dla mojej siostry i myślę, że właśnie dam jako taki podarek, więc tą torbę na pewno wykorzystam. Wiem, na pewno zrobię jakieś zdjęcie na świetne, na Instagrama właśnie w okresie świątecznym. Zobaczcie, jaka świetna opaska z króliczymi uszami i tutaj mamy druciki, więc możemy je sobie prostować, ustawiać jak nam się podoba. Ja akurat uwielbiam opaski i myślę, że dla żartu takie zdjęcie na Instagramie się pojawi. Może w jakimś vlogu nawet wystąpię, bo naprawdę jest fajna i myślę, że warto mieć do siebie dystans. Ta rzecz jest mega pozytywna. Na sam koniec tutaj mamy zdjęcie Glam Pauli z autografem, więc podejrzewam, że będę miała dwa takie zdjęcia. I tutaj jest tej pierwszej paczki, nawet nie mam co dać na rozdanie, bo tak naprawdę są dwie rzeczy, które na pewno wykorzystam. Naklejki wiem, że mam
właśnie w rodzinie dziecko, więc na pewno pójdzie do, właśnie do rozdania. A tą torebkę po prostu wykorzystam na prezent, więc naprawdę fajny bok. Powiem Wam, że wartość myślę, że tutaj jest tych 30 zł, więc z pierwszego pudełka jestem zadowolona. Już chcę zobaczyć drugie. Mam drugie pudełko przy sobie, więc poczekajcie, że obracam i zrobię Wam pierwsze otwarcie i podam właśnie tutaj mojej mamie do pomocy. Mam nadzieję, że mi to nie wypadnie. Muszę to robić bardzo delikatnie. Ale powiem Wam szczerze, że one są naprawdę leciutkie. Nie mam problemu, żeby właśnie je otworzyć. I nie wiem, jak ja mam Wam to pokazać. Zobaczcie, tu jest tyle rzeczy. Już widzę coś fajnego i widzę, że zawartość jest inna, więc jestem bardzo ciekawa. Pierwsza rzecz znowu pójdzie do dziecka, ponieważ są to, słuchajcie, takie żelowe naklejki na okna. A tak się składa, że znam kogoś, kto lubi takie naklejki, więc jak dobrze, że w rodzinie są dzieci, naprawdę. I zobaczcie, o, one naprawdę są świetne. Nie wiem, czy pamiętacie, teraz będzie mały story time, ale jak ja byłam w podstawówce i moja siostra właśnie była tak w środku podstawówki, ja kończyłam, to bardzo modne były farby do malowania, które się malowało na koszulkach albo na foliach i one zastygały i potem się to przykleiło na szyby, na okna. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. One były mega popularne. Moja siostra uwielbiała nimi malować i naprawdę tworzyła małe arcydzieła. I to mi właśnie te żelowe naklejki bardzo to przypominają. Drugą rzeczą jest znowuż opaska. Jest to opaska już taka totalnie różowa, więc myślę, że to po prostu dołożę do prezentu świątecznego. I bardzo się cieszę, że zamówiłam te boksy, bo zobaczcie, mam już ogarnięte chociaż prezenty dla dzieciaków, więc jest to pozytywne. Jedną opaskę sobie na pewno zostawię tak dla zabawy, ale myślę, że tą różową oddam, bo właśnie pewna mała dziewczynka na pewno się z niej ucieszy i też jest bardzo szeroka, bardzo fajna, bardzo milusia i myślę, że bardzo fajna w klimacie świąt. Ale to nie wszystko, bo mamy tutaj też bardzo fajną ozdobę. Następna ozdoba jest również drewniana, zobaczcie, i jest to taki króliczek i tutaj mamy napis, nie wiem, czy to zobaczycie, Wesołych Świąt. I on od boku jest niebieski, więc jak znalazł do mojego mini salonika. I też ma tutaj taką ładną ozdobę, jajeczko złote, o widzicie? Bardzo fajne i powiem Wam, że ta ozdoba mi się naprawdę bardzo podoba. Cieszę się, że w sumie, że mam dla Was fajną paczkę na rozdanie przygotowaną, bo tutaj tak naprawdę nie miałabym za bardzo co Wam dać, ale jeszcze Wam pokażę dwie rzeczy. Teraz myślę, że te dwie rzeczy dorzucę już Wam do rozdania, tak sądzę. Bo zobaczcie, tutaj mamy taki fajny długopis w kształcie marchewki z króliczkiem. Myślę, że to będzie fajny dodatek do paczki na rozdanie na YouTube'a, bo ja mam milion długopisów i takiego nie potrzebuję, powiem Wam szczerze, a też chcę Wam coś dać. I tutaj mamy taką świetną kaczkę, która posłuży jako przypinka do kluczy, czy też do właśnie, nie wiem, jakiegoś innego bryloczka z rzeczami. Więc myślę, że to również dorzucę, więc z paczki drugiej dwie rzeczy lądują w rozdaniu. Więc te dwie rzeczy będą do zgarnięcia tutaj na YouTubie, ale już Wam pokazuję, co jeszcze dla Was przygotowałam. Jeżeli chodzi o rozdanie, to przygotowałam dla Was dwa jajka, takie oto z Rossmana i one mają bardzo tajemniczą zawartość i jest to dziwna zawartość kosmetyczna i po jednym takim jajku dla dwóch osób będzie właśnie do rozdania na Instagramie. Dodatkowo mam jedno jajko dla osoby na YouTubie, tylko że tutaj na YouTubie będzie paczka dla jednej osoby, która będzie dużo większa, więc na Instagramie macie po jednym takim jajeczku, a natomiast tutaj mamy jeszcze jedno jajko, które będzie dołożone do większej ilości przedmiotów. Już Wam pokazuję, co tam jeszcze się znajdzie. Dodatkowo do paczki na YouTube dołączę wszystkie te rzeczy, które teraz Wam pokażę. I jedną z nich jest też kolejny taki właśnie zielony króliczek a la strawki. Myślę, że to będzie bardzo ładna dekoracja. Postaram się, żeby to do Was doszło do świąt, ale nie obiecuję. Mam nadzieję, że kogoś ucieszę taki ładny zajączek. Dodatkowo do rozdania mam jeszcze jedną taką zawieszkę właśnie drewnianą w kwiatuszki oraz mam, tak jak wspomniałam, sówkę. Tylko tym razem sówka jest żółta, jak możecie zobaczyć. Więc dwie takie drewniane ozdoby, jajeczko i te dwa małe właśnie przedmioty z paczki od Glam Pauli trafiają na rozdanie. Jeżeli chcecie wygrać te rzeczy, to po prostu napiszcie proszę komentarz, co najbardziej lubicie wiosną i podczas świąt wielkanocnych i co jest dla Was najważniejsze w świętach. Ja wybiorę jedną osobę i wtedy zostawcie proszę do siebie w komentarzu namiar na Instagrama bądź też na Facebooka. Najlepiej na Instagrama, jeżeli macie. Ewentualnie, jeżeli nie macie Instagrama bądź też właśnie Facebooka, to maila. Ale preferowałabym właśnie Instagram i tam się odezwę do osoby, która zwycięży.
Konkurs będzie trwał do niedzieli, do północy, czyli do 23:59 i 59 sekund. I w poniedziałek skontaktuję się z osobą, która wygrała, która została wybrana. I mam nadzieję, że paczka dojdzie jeszcze przed świętami. Więc jak widzicie, jest to szybka akcja, szybkie rozdanie. Natomiast warunki rozdania na Instagramie będą opisane w poście. I tam Was również zapraszam. To już jest wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Mieliśmy troszeczkę taki miks, bo zarówno rozdanie, open boxy, mystery boxów od Grand Pauli oraz również pokazanie dekoracji świątecznych. Mam nadzieję, że mimo wszystko tutaj się nie pogubiliście w tym lekko chaotycznym filmie. Dajcie znać, czy podobała Wam się ta kolekcja Brosmanie i czy już kupiliście swoje ozdoby i czy też lubicie drewniane ozdoby. Ja zawsze ich unikam, ale w tym roku naprawdę bardzo mi się spodobały, dlatego się na nie skusiłam. Jeżeli chodzi o cały regulamin rozdania na YouTubie, znajdziecie go w opisie tego filmu. Zapraszam Was serdecznie. Zanim weźmiecie udział, przeczytajcie proszę opis. Dobiegliśmy do końca tego filmu. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować wszystkim moim patronom oraz wspierającym. Jestem Wam niesamowicie wdzięczna, że pomagacie, żeby mój kanał się rozwijał i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Zachęcam również osoby do dołączenia do tego grona, jeżeli mogą mnie tylko wesprzeć. Macie wybór, bo z Wawrona możecie mnie wspierać, tak jak wspomniałam, na Patronite, jak tutaj również bezpośrednio na YouTubie. Macie bardzo różne progi w różnych cenach, macie również różne nagrody i mam nadzieję, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, a ja dzięki temu będę mogła robić jeszcze fajniejsze filmy i dzięki temu też będziemy tutaj fajnie spędzać czas. Jeżeli nie możecie mnie wesprzeć finansowo, nic się nie dzieje i tak jestem Wam wdzięczna za to, że oglądacie, lajkujecie, komentujecie i do tego Was bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam też do udziału w rozdaniu. Mam nadzieję, że ktoś z Was zgarnie prezent i naprawdę będzie z niego bardzo zadowolony. W kolejnym filmie widzimy się już w sobotę. Trzymajcie się, cześć!